że Państwo zobaczą, tutaj do tych klasztorów przychodzą takie lektorki. Przychodzi taka babka z Saskiej Kępy, proszę Państwa, i mówi, że jest panną nikt, bo oni nie chcą po prostu słuchać tego, co ona czyta. A przy jedzeniu, dzisiaj o aborcji było, no ona mówi, że po prostu, żeby nie czytać, bo to przy jedzeniu, to czyli, że jedzenie jest ważniejsze. A aborcja, proszę Państwa, to ile tych dzieci pomordowano, za ucho wyciągają, za nogi. I tak już nie żyje, to przecież trzeba dobić. Także też człowiek niczym, człowiek nikim. Dlaczego? Dlatego, że tak się postępuje, tak się postępuje. Mylny sposób rozumowania. No, z punktu widzenia wiary, że to wszystko pochodzi od Boga, że to wszystko pochodzi od Stwórcy, to i tak wiadomo, że to jest własność Boga. Dzieci są własnością Jahwe. No ale żeby oni chodzili na zebrania do świadków Bożych, do świadków Jehowy, to by wiedzieli. Dzieci to od Boga cenny dar. Także, że te dzieci to od Boga cenny dar. Była taka pieśń, teraz już tej pieśni nie ma, ale pieśń jest pieśnią, pieśń jest wieczna, pieśń jest piękna, zieleń jest wieczna.